gdy byłem nieco młodszy, zawsze chciałem mieszać w głowie kobietom. Jak i dokładnie tak rywalom na wojsku. Dziś sposoby, jak właśnie tego dokonać. Witam! Cię człowieku, tu Krzychu Golonka, w skrócie podbijam świat z piłką nożną. Grając jeden na jeden musisz być czujny. Stay. Nie daj się zwieść pozorom. Stay. Tylko ty. Przeciwnik. I piłka. Good boy. Spokój. Good boy. Dziś w odcinku Trenuj z Krzychem wspólnie z Rychem, najbardziej utytułowanym polskim spryciarzem w grze 1 na 1, pokażemy wam, jak być krok do przodu przed rywalem. Zaczynamy od zagrania, dzięki któremu założycie rywalowi przysłowiową siatencję, dziurę czy ole. Na początku pociągamy piłkę w linii prostej i niech sobie tam leci spokojnie. Następnie drugą nogą wyciągamy piłkę przed siebie. Uginamy kolana, obciągamy stopę, a następnie kładziemy palce na piłce i wyciągamy piłkę do przodu. Kolejny krok to zatrzymanie piłki podeszwą dokładnie w ten sposób. Starajcie się go wykonać na największym możliwym wykroku, tak żeby namieszać w głowie rywalowi. Zakończeniem zwodu jest przekierowanie piłki przed sobą. Pamiętajcie, aby pochylić całe ciało w bok, a następnie wyprostowaną nogą zmienić kierunek biegu piłki, tak żeby przeleciała między nogami rywala. To tyle, próbujemy! Drugi trik też robi robotę, zobaczcie! Zaczynamy jak przy podbiciu Didiera Drogby. Przyciskamy piłkę prostym podbiciem do łydki, a następnie przeciągamy ją w linii prostej do góry. Jeżeli wykonamy to poprawnie, piłka powinna wyskoczyć na odpowiednią wysokość. Następnie zmieniamy kierunek biegu piłki, uderzając ją zwyczajnie prostym podbiciem w lewą stronę. Cała istota tego triku opiera się właśnie na prawidłowym uderzeniu piłki. Musicie to wykonać w jednym przeskoku. Niesamowicie to wygląda bez piłki. A kukaracza! Dokładamy więc piłkę i zagarniamy piłkę w powietrzu prostym podbiciem lub uderzając piłkę z woleja. W ten sposób fantastycznie możecie minąć waszego rywala. Tyle. Ćwiczcie! Dzięki wielkie, człowieku. Ja przepraszam, że czasem mnie ponosi, ale po prostu to jest niesamowite, że robimy tak fajną rzecz wspólnie. Więc jeżeli podobało się to, kliknijcie fajne i zasubskrybujcie ten kanał, a my lecimy z konkursem Zestaw Freestylera Trenuj z Krzychem.pl do wygrania, czyli koszulka plus piłka. Już mówię, jak wchodzicie na Facebook ośnik Golonka Krzysztof i robicie standardowo dla mnie dwie rzeczy. Pierwsza to udostępniacie mój przypięty post tym oto odcinkiem za pomocą sformułowania, a ja siaty zakładam tak, Trenuj z Krzychem hashtag, a druga, zgadujecie w komentarzu pod tym postem, w jakim wieku ja zacząłem przygodę z piłkarskim freestylem. Tyle. Za dwa tygodnie ja wylosuję jedną osobę, która poprawnie udzieli odpowiedzi na to pytanie, do której powędruje właśnie ta nagroda. Do zobaczenia, do następnego czwartku. No i zobaczcie moje pozostałe filmiki, jak i zobczajcie armię Krzycha, bo nieźle sobie tam radzicie. Do zobaczenia, na razie.